Witajcie, ja jestem Darkness i jesteśmy w kolejnym odcinku Ferajny, ale dzisiaj mam naprawdę ważną sprawę do omówienia i myślę, że tak być dalej na Ferajnie nie może. Dlaczego? Już wam tłumaczę. Jak dobrze wiecie, ostatnio były wybory na prezydenta Ferajny i wygrała partia coś tam związanego z Burrito. Chyba Burrito, no, o ile się dobrze, znaczy, o ile się nie mylę, o, może tak to powiem. Także jest to partia dealera Tritsusa, jak się okazało, też pod koniec. To nasza cena zainteresowała. 12 staków terakoty za mój dom. Oficjalny kibel publiczny Ferajny, wstęp 2 złote. To nasza cena za twój dom, zainteresowany? Dobra, słuchajcie, to co się tu dzieje jest niewyobrażalne. I teraz tak, powiem wam, że na Ferajnie zaczęła panować dyktatura. Dlaczego? Zaraz wam wytłumaczę. I na wstępie przepraszam was naprawdę wszystkich za to, że niestety, ale dealer was oszukał. I powiedzmy sobie tutaj szczerze, dealer was po prostu oszukał. Dlaczego? No więc tak, ja dobrze pamiętacie live dealera. Dealer w momencie, kiedy prezentował nasze wszystkie, jakby to powiedzieć, partie, złamał zasadę, która... Oho, co to jest? Co to jest? Co się tu? O, okej, okay, tu jest mój rozwalony domek. Ale tam na górze... Co tu się dzieje? Halo? Ja przepraszam bardzo. Kibel ufundowany przez meksykańskie żarcie. No dobra, słuchajcie, tak być nie może. Po pierwsze, objaśnijmy sobie kilka spraw. Co robi Koshi w partii? To znaczy, naprawdę, ja nie mam nic do Koshiego, Koshi jest na Ferajnie, okej, się z tego powodu cieszę, no bo lubię Koshiego, ale co on robi w meksykańskim żarcie? To znaczy, dlaczego w partii, która wygrała, jest osoba, która nic a nic nie robi tutaj na Ferajnie? W sensie, takie jest moje stanowisko oczywiście. Druga sprawa, dealer, który zmanipulował wszystkich widzów. Oczywiście, jak wiecie, wszystkie nasze głosowanie odbywało się podczas live'a dealera, gdzie oczywiście dealer miał większe prawdopodobieństwo wygrania przez to, że nakłaniał on wszystkich widzów właśnie na swoim live'ie do głosowania na niego. I to jest oczywiste, dealer, jeżeli masz live'a, to ludzie zagłosują na ciebie chętniej, a z racji, iż jakieś tam głupie postanowienia dał i zaczął w ogóle cały czas nawijał. Ja wbiłem na live'a. Chciałem też móc się wypowiedzieć, chciałem też móc wziąć w nim udział i zostałem wyciszony i wyrzucony z kanału. I teraz ja się pytam, czy to jest podejście demokratyczne do sytuacji? Jak najbardziej nie. Jest to po prostu... Wszystko było ustawione od góry, tak? Wszystko było ustawione od góry. Tak naprawdę ja i MWK od początku nie mieliśmy szans, przez to, że dealer dobrze wiedział, gdzie będzie organizowany live. I że ten live, czyli jego ostatnie słowo, tak zwane, da mu przewagę. Dodatkowo okłamywał was widzowie na live, mówiąc przykładowo, że jego partia jako jedyna ma siedzibę. I powiedział o tym klocku Tabasco. A teraz ja bym chciał wam coś pokazać, drodzy widzowie. Co udowodni, że dealer kłamał, ponieważ tutaj jest Tabasco, tu jest jego partia. Powiedział, że okej, budynek partii MWK jest nieskończony. Ale dealer, chyba zapomniałeś, że budynek mojej partii znajduje się także na Ferajnie i jest o wiele większy od twojego, o czym oczywiście nie powiedziałeś, nie przedstawiłeś budynku partii mojej i Shendiego, nie powiedziałeś o tym, że mamy budynek i że on stoi tutaj, nawet nie potrafiłeś powiedzieć, jak się nazywa nasza partia w tym momencie i się pytałeś widzów, naprawdę? Pytałeś się o to, jakie partie są na Ferajnie? Jakie masz kompetencje do tego, by w ogóle prowadzić wybory? Także, jeżeli chodzi o mnie, okej, te wybory były ustawione. Nie było szans, by dealer przegrał. Dlatego, że po pierwsze prowadził live'a, po drugie okłamywał na nim widzów, a po trzecie, no, stosował nieczyste zagrania. Więc jak dla mnie, właśnie dealer dołączył do gry, jak dla mnie sprawa wyglądała, powinna się w ten sposób następnym razem, że po prostu wybory będą przeprowadzone bez live'a kogokolwiek, albo live będzie wspólny, ale już na pewno nie ten, na pewno nie, jego, nie na jego kanale, tak, ponieważ no, come on, następnym razem też wygra, bo też wyniosł nie słowo i też zawsze podczas będzie mu trochę tam podkłamać widzów,
że inne partie nic, a nic nie miały przygotowane. Nawet powiedział, że nie mamy żadnych jakichś swoich ustaleń dotyczących tego, co chcemy zrobić. Nie pytałeś mnie to, Dier, co chcemy zrobić. Ty po prostu powiedziałeś, że my nie mamy żadnych planów. I tyle. Zwykła jak dla mnie manipulacja. Odpiszę mu tylko, by mi dał spokój. Także, czy wy widzowie jesteście zadowoleni z tego? Biorąc pod uwagę czynniki takie, które, no, umówmy się, no, to nie było fair wobec nas wszystkich. To nie było fair. Tym bardziej mówię, najgorsze zagranie Dillera było takie, że ja chciałem się pojawić także na tym głosowaniu i brać w nim udział jako kandydat i po prostu powiedzieć tyle słów od siebie w momencie głosowania. Niestety Dier mnie nie dopuścił do takiej możliwości i według mnie to po prostu nieczyste zagranie i jedno wielkie oszustwo. O, jaki teraz nagle miły. Dobra, możemy zrobić tak. W takim razie... mniejsza. Musimy teraz naprawić dach, tak? I ja się... Aha, jeszcze muszę się pozbyć tych tabliczek. To jest najważniejsze. Tutaj nie ma żadnego publicznego kibla. Wiecie co? On takiego udaje pewnie miłego. On takiego udaje. On zwykle nie jest taki miły. Znaczy, no jest miły, no ale... Ale widzieliście, co zrobił, tak? Widzieliście, co zrobił. To jak dla mnie oczywiście wszystko było oszukane. I wyraźcie swoją opinię w komentarzach. Oczywiście nie nawołuję was do żadnego hejtowania Diera, no bo wiadomo, no ferajna ferajną, to nie oznacza żadnej kłótni. Znaczy, no kłótni, no ja osobiście o tym nie gadałem z Dealerem, ale też nie chciałbym, byście się wy w to jakoś angażowali. Na zasadzie nie hejtujcie go, okej? Okay? Tylko po prostu następnym razem domagajcie się równości, bo zostajecie zmanipulowani. Oczywiście osoby, które nie zagłosowały, bo uwierzyły w jego słowom. No przykro mi, no co, no nie wiem, jak się czujecie, niby było w sumie smutno, ale dobra. Więc tak, trochę cobblestone by się przydało. Czy mamy dosyć niebieskich rzeczy na budowę tego? Wydaje mi się, że pewnie nie. Fajnie by było zamienić... te materiały... Aha, dobra, mam wszystkie, dobra, no to spoko. Akurat jakiś czasem jak budowałem, no to zrobiłem sobie kilka tych materiałów tam w zapasie. No i tak w razie gdyby właśnie mi się coś stało z dachem po raz kolejny. No, więc super. Znaczy, no nie super, że to w ogóle musiałem teraz... Może to teraz w ogóle muszę odbudowywać. Teraz pytanie tylko, jak ja to mam odbudować? Dobra, tutaj będzie to, tu będzie to. Sobie wezmę te wszystkie tutaj rzeczy do ręki. Powiedzmy, tutaj będzie ten, okej. To jest naprawdę bardzo trudne stworzenie tego tutaj od nowa. Czekajcie, może zrobię tak, że zobaczę, jak to tam wygląda z tamtej strony. Czyli hopsa. No i to wygląda w ten sposób. Okej, czyli są takie jakby schodki, czyli tutaj także powinny być. Okej. No i teraz tak, idziemy sobie dotąd. Albo nie dotąd. Dobra, na pewno. Zaraz, wiecie co? Wyłączę sobie deszcz. Wyłączę sobie deszcz, no bo nie chcę za bardzo, by tutaj nam padało na odcinku, bo to by nie było na pewno komfortowe ani dla mnie, ani dla was. Bo mi się nieprzyjemnie gra, wam się pewnie nieprzyjemnie ogląda. Dobra, więc tutaj tak. Aha, tutaj mamy taką sytuację, że tutaj nie ma nic, dlatego tutaj musimy zrobić taki o. Dobra, tutaj wona jest poprowadzona. To tutaj tak zatkamy. Tutaj damy trochę tego. O. O, coś mi tak... Coś mi tutaj tak nie pasuje do końca z tym. W sensie... Czy to jest okej? Okay? To jest chyba okej. Okay. Powiedzmy, że tak. O kurde, i teraz najgorsza sprawa taka, że... nie mam jeszcze miejsca na drabinkę, bo sobie to niestety zamurowałem. Już sobie tutaj wejdę i ogarnę co i jak. To znaczy gdzieś tu. Trzeba będzie trapdora też zrobić, bo trapdora mi chyba też wysadziło. Aha. I tutaj było moje wyjście z bazy chyba, co nie? Ewentualnie możemy zrobić wyjście tutaj. To jest też fajny pomysł. To jest fajny pomysł, by zrobić drzwi. No ale czy to będzie wystarczająco zakamuflowane? Chyba nie. To tak nie może być za bardzo.
Musi być wyjście górą. Zdecydowanie musi być wyjście górą. Więc wyjście będzie tutaj. Czy ja mam drabinki? Mam dwie. To powiedzmy, że raz, dwa. Okej. A mam też trapdora, które też się złożyło śmiesznie. Dobra, ej, nie chciałem tak, nie chciałem tak. Dobra, cyk, pyk. Dobra, i teraz czy można odwodzić normalnie? No można, jak dla mnie jest ideolo, naprawdę. Tylko czy oni tej misji na pewno więcej nie zrobili? Czy naprawdę skończyło się tylko na tych napisach głupich na tej wodzie? Jak dla mnie też w ogóle chamskie jest robienie czegoś takiego i takie nadużywanie władzy, no. Nie wiem, czy was to śmieszy, no mnie nie, bo to w moim domu będą brudzić, że tak to ujmę, ładnie i delikatnie. Teraz kolejne pytanie. Dobra, to najpierw sobie może odłóżmy te itemki, posegregujmy sobie je trochę, czyli to, to, to i co dalej. Tutaj sobie włożymy cobblestone na dirta, o, tu, w ogóle nie, dobra, teraz drewniane rzeczy tutaj. Mhm. Nie wiem, czy wam pokazywałem, co już się zmieniło w ogóle na naszej wieży. Zaraz wam pokażę. Jeśli tam przejdziemy. To tu, to tu. Tutaj też szkło, concrete. To. Dobra, się tylko odłożę glowstone'a i możemy tak naprawdę iść, bo tutaj nie mam zamiaru się za bardzo rozdrabniać. Jeszcze się prześpimy w międzyczasie, no bo wiadomo, tam... Podróż w nocy nie jest aż tak przyjemna jak w dzień, co nie? Nie tylko dlatego, że nic nie widać, ale dlatego, że prawda, zawsze możemy coś zabić, a w dzień już tak, no nie do końca, więc wolę lepiej ufać dniu. Dobra, wchodzimy. Powinienem sobie zrobić jakieś miejsce startowe, gdzieś z drugiego piętra. Jakiś dziubek wysunięty. Dobra. Teraz mi nic nie wybuchło. No i nice. No i tutaj są pary, no, które przyhamowali, widzę. Oj, proszę bardzo, tak powoli zaczyna wynosić nasza alchemiczna wieża. I teraz się zastanawiam, czy robić jej kilka pięter, czy zostawić tyle, ile jest. Myślę, że jak wchodzimy tutaj też, że będą jakieś rzeczy powystawiane. Myślę, że to będą jakieś takie działy. Tutaj będzie drugie piętro. Można ewentualnie zrobić trzecie, tutaj. Wtedy oczywiście sudno musiałoby iść przez środek. Dlatego już to nie mam za bardzo problemu, ja to będzie w środku, bo jak mówiłem, chciałbym użyć tego schematu z odcinka, który wam pokazywałem, z tych ciekawych mózgów na wieżę, ale chciałbym przy tym zachować trochę oryginalności i zrobić to trochę inaczej, żeby nie było to ciapka w ciapkę to samo, wtedy by to było nudne, więc możemy też to przedłużyć, tak nie wiem, o 5 pięter w górę. Oczywiście byłoby to długie, tak? Byłby to długi proces i robilibyśmy to wtedy na live'ach. No ale nie wiem, napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie, bo zawsze można tutaj po prostu zrobić daszek i to zakończyć. I tutaj może być jedno takie duże piętro, w sensie takie przestrzenne, a po prostu tutaj zrobimy gdzieś, wiecie, tu będzie podłoga, i tutaj się zacznie drugie piętro, jakby to wyglądało. Teraz sobie zobaczymy. No i tutaj by to wyglądało w ten sposób, nie? No nie wiem, naprawdę nie mam pomysłu. Chciałbym też tutaj... poza sprzedawaniem potek oczywiście, użyć sprzętu do alchemii, myślę też nad enchantem, tak żeby po prostu to miejsce było dosłownie magiczne, żeby tutaj ludzie przychodzili we wszystkich sprawach związanych z magią. O, tutaj są takie ten, fajne będzie, tutaj damy pochodnie, nie? Fajnie to będzie wyglądać chyba. No, lepsze to niż nic. No tutaj, dobra, może wiecie co, tak oświetlimy profilaktycznie, bo się boję, że tutaj będą jakieś potwory i nam to poniszczą. Są jakieś klipery. Na zewnątrz budynek prezentuje się tak. Jest to pewnie inna wieża niż się spodziewaliście, bo jest ona faktem w części okrągła, ale tak naprawdę jest kwadratowa. Chodzi dokładnie o jej podstawkę, która, widzicie, no, ma bardziej zaokrąglone rogi niż jest okrągła. Zaraz. Paszku Tricusa, czy diar chce nie oszukiwać? Czy to można przejść? Aha, myśmy go rozwalili chyba z Shio. Dobra, zobaczmy, spróbujmy przejść. Może się uda. Jeżeli się nie uda, to w sumie nic mi nie grozi, no bo wiadomo, mam elytrę, więc będzie ciekawie. Mam nadzieję, że będę pierwszą osobą na ferenie, która się tego podejmie i że faktycznie te 3 diarcy tam są na końcu. Ale tam jest kurde wysoko. O raju, czy ja tak kiedyś w ogóle wysoko byłem na ferenie? Chyba nie, ale przyjmę się aż odcinek z Shio, gdzie miałem rzucić perłę i mu nie rzuciłem, to było w sumie śmieszne. Ej, ale tutaj wszystko fajnie widać, jeszcze bym miał render distance, taki większy napad na 32, no to wtedy bym widział nawet co jest tam, bym to wcześniej wygenerował. Dobra. No jest tam strzyneczka, jest tam.
O kurde, tej... Naprawdę tak hardkurowo trochę jest. Oho. Okej. Okej. No to się chyba tak troszkę udaje. To jest Future Falling 4, więc nawet gdybyśmy nie wpadli do wody, co nam się za dużo nie powinno stać. Okej. Zostało już naprawdę niedużo. Zostało już naprawdę tylko... Dobra, wiecie co? Mam pomysła. Spróbujmy zrobić to w ten sposób, że ja się tutaj do tego momentu... O! Okej. Słuchajcie, ja nie oszukuję, tak? Nie poleciałem tam, tylko przechodzę parkura. A do tego momentu już przeszedłem, więc tutaj jak najbardziej też chyba myślę, mogę zacząć. O kurde, ostatni skok. No nie! Naprawdę? Okej, zróbmy tak. Polećmy i spróbujmy je zgarnąć po prostu. Co się tu będzie... I kto tu się będzie w ogóle Tryksem przejmował, który po pierwsze jest też nieuczciwy, bo należy do tej partii. Okej, dobra. Czekajcie, zaraz to... O! Nie ma już tu diaksów. Fajnie, wiedziałem. Ale patrzcie, tam coś się zaczyna... Aha. Okej. To jest jakiś drzew poniszczony, a tutaj coś się zaczyna odprawiać, że tak ładnie się wyrażę, a wydaje mi się, że to chyba domek na drzewie Enziego, bo coś Enzi mówił o domku na drzewie, a kiedy mówił domek na drzewie, myślałem faktycznie o domku na drzewie, ale na takim drzewie, a nie na takim, no dobra, Enzi ma rozmach. Ewidentnie. A teraz tak, co tutaj jest? Ta wieża też jest jego. On w ogóle, zauważyłem, że Enzi lubi bardzo robić wieże. W sensie, na drugiej edycji Ferenie też miał wieżę. Diamentowy. Żelazny. Ale co diamentowy? W sensie, nie za bardzo chyba rozumiem przekazu. Zobaczmy, jakie tam widoki są z góry. Czy lepiej niż z mojej wieży? Gdzie jest mój? Aha. Się nawet nie widzimy za bardzo stąd. Kurcie. Nie no, wydaje mi się, że moja wieża jest lepsza w sumie. Znaczy, no i tak chyba nic nie pobije wieży partii Pizzy Sprawiedliwości. Ale... A to co? Shandy. Czy ty jakąś nową kulturę robisz i bez mojej wiedzy do tego? Znaczy, wiecie, jest w mojej partii, chyba powinien się spytać mniej więcej tego, co robi. Ale fajne by było w sumie wymyślenie banera. No, fajne by było wymyślenie banera naszej partii. Ej, wiecie co? I to jest dobry pomysł. Zrobimy baner naszej partii. Nigdy nie robiłem banerów, to będzie na pewno bardziej ciekawe wyzwanie. Zobaczę, co to wyjdzie. Może na następnym odcinku, albo na jakimś live'ie. To się zobaczy. Dobra, teraz tylko tak. Czy ja mam dirta? Mam dirta. Bo muszę sobie załatać tam tą dziurę, którą coś mi zrobił. Zdaje się, że to jedna z tych osób, które robiły mi ten bardzo śmieszny napis, że to kibel publiczny. Naprawdę, chłopaki, macie wyśmienite poczucie humoru. Jesteście po prostu fantastyczni. Zaraz się skicham po prostu od tej twojej fałszywości, dealer. No nie, no on na pewno sobie mnie wyśmiał na odcinku. On coś chce zrobić, co na pewno zniszczy mnie w oczach widzów. Ja to po prostu wyczuwam, no. Kurde, no. Skubaniec to nieźle przemyślał. Wszystko przemyślał od A do Z, naprawdę. I... głupio mi, że na to nie wpadłem wcześniej. Znaczy, że tak później się zorientowałem tak naprawdę, jaki on naprawdę ma cel w tym live'ie. No bo wiadomo, że live nie był robiony bez powodu, tak? Live został zrobiony po to, by właśnie... miał on większy procent głosów. I co? No i udało mu się, no. Przepraszam. Nie pomyślałem, od was już nawet tego nie wymagam, bo wiem, że to oglądają już ludzie młodsi. Znaczy, ja sam jestem młody, nie? Ale oglądają to dzieci, ja już raczej chyba dzieckiem nie jestem, mam 18 lat. Znaczy, chyba, nie wiem, nie jestem pewien, ale... wiem, że pewnie nie pomyślisz o takich rzeczach. A ja powinienem, więc... przepraszam. Jedyne, co potrafiłem, to wam przypomnieć, że dealer ostatnio, kiedy wybrał wybory, to nas zawiódł, ponieważ nie został burmistrzem, a tym razem, no co, no i poleciał w swoje gierki, a swoje oczywiście niesprawiedliwe gierki. Dobra, to teraz tak, tutaj by się przydał trochę cobblestone'a, aby trochę wyłatać tą dziurkę,
bo nie chcę tutaj też zostawało to nagle. Czy znowu pada deszcz? Dobra, już to wyłączam, bo naprawdę, rzeczy której nienawidzę. Chyba najbardziej na świecie to deszcz w Minecrafcie. Jest to tak mega wkurzające, psuje strasznie atmosferę, że te dźwięki takie, takiego psz, no... Umówmy się, no deszcz nie jest czymś, co kocham, okej? Okay? Pewnie waszym też nie, ale... A, czekajcie, to teraz to zrobić. Zróbmy tak na przekątną, o. Będzie spokój, tak że niby bardziej symetrycznie. A tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie filmu do końca. Jeżeli się wam się spodobał, co wcie łapkę w górę. Napiszcie, co sądzicie o wyborach, bo jak dla mnie były one po prostu ustawione. I tyle. Powinno być albo powtórzone, albo po prostu na przyszłość powinna być taka myśl, że sorry, ale nie może być żadną lewą przez wyborów. Wybory powinny się po prostu zacząć i być zapowiadane przez wszystkich naraz. I nie może być żadnej przewagi głosu, a taką ogromną przewagę dostał dealer, ponieważ my nie mieliśmy w decydującym momencie prawa żadnego głosu, no. Powtórzę się odnośnie głosu, no. Więc dzięki wielkie za oglądanie. Piszcie, co o tym myślicie. Trzymajcie się, na razie, no i pa!